Na Steamie totalnie znikąd pojawiła się nowa gra z dinozaurami, która jest podobna do Ark Survival Evolved, a że aktualnie czekamy na remaster Arka, czyli Ark Survival Ascendant, który ma być pod koniec października, podobno. Wtedy oczywiście też będzie seria, no to pomyślałem, że tego Athosa sobie przetestujemy. Tutaj muszę wybrać nazwę świata i powiem wam, że jak patrzę na te opcje, to od razu mi się właśnie kojarzy Ark, ale dobra, kliknijmy sobie single player, od razu mówię, że tak. Gra jest stworzona przez parę osób, jest to early access, więc nie wymagajcie tutaj za dużo. No i tutaj możemy sobie zrobić postać, tylko zauważyłem, że nie można zmienić w żaden sposób fryzury, więc będziemy sobie grali takim gościem. I tak samo jak w innej grze, którą już powinniście kojarzyć, sorry, nie będę już porównywał może tego przez cały czas, możemy sobie wybrać miejsce, w którym zaczniemy, także ja sobie zacznę na East i zaraz będzie pierwsze wrażenie. Ej, szczerze? Nie wygląda to aż tak źle. Spodziewałem się chyba czegoś o wiele gorszego, ale pierwsze wrażenia są całkiem spoko. Wiecie co? Muszę na pewno wyłączyć Bloom, bo już mi się to nie podoba. No i z tego co widzę, niestety nie można wyłączyć Blooma, także bez tego będziemy musieli sobie poradzić. I zauważyłem już, że zbiera się przedmioty dokładnie tak samo jak w wielu survivalach, które powinniście kojarzyć, czyli podchodzimy sobie do kamienia, klikamy E. Czy mogę sobie skraftować rzeczy? N gramy. Dobra, będę musiał na pewno kamerkę przerzucić na prawą stronę, ale tak patrzę, co tutaj mamy. Zdrowie, energię, tak samo mamy statystyki, które możemy rozwijać. Tutaj mamy nasz ekwipunek. Szczerze, ten ekwipunek i ogólnie to UI podoba mi się bardziej niż w Ark Survival Evolved. Serio, tu jest to bardziej takie wszystko ładnie rozwiązane. A, i z prawej strony też mamy jednak rzeczy, więc sorry, kamerka będzie w tym miejscu, w którym jest aktualnie i potrzebuję 5 drewna, jedną szmatę i 3 kamienia. Dobra, wiecie co? Na początku trzeba podejść i zobaczyć w ogóle, jakie są tutaj dinozaury, bo widzimy jakieś triceratopsy. Z tego, co też tam widziałem, to tutaj się... O, właśnie. Jejku, co się stało z twoim szyją? Wow, jakiś dinozaur jest martwy. Czy to jest jakiś velociraptor albo coś w tym stylu? Dobra, weźmiemy sobie mięso z niego. Dzięki, gościu. A, no niestety nie spojrzeliśmy, co to dokładnie jest. I ile tu jest w ogóle dinozaurów? To mnie bardzo ciekawi. I bardzo mi się jakby nie podoba to, że gra ma mieszane opinie na Steamie. Mam nadzieję, że za niedługo to się poprawi. Może wiecie, jak będzie więcej aktualizacji i tak dalej. I w ramach takiego oczekiwania właśnie na danie główne, wydaje mi się, że może to być całkiem fajna ciekawostka. Okej, czyli mamy bardzo dużo triceratopsów, ale ja bym chciał też zobaczyć... A, czekaj, czy mogę bić drzewo? Mogę. Ale czy dostanę z niego... Tak, dostaję z niego surowce, oczywiście. Dobra, crafting. Czy mogę już coś stworzyć? Nie, potrzebuję... chyba to będę musiał zebrać. Tak, no właśnie, czyli zbieramy sobie włókno. Kurde, no podobieństwa są bardzo... jakby chciałem, mówię, uniknąć cały czas porównywania tych gier, ale naprawdę te gry są do siebie tak podobne, że widać, że robiły to osoby, które mają wiele godzin właśnie w Arku. Dobra, weźmy sobie, zetnijmy drzewo i fajnie by było zrobić... O, nowy level, okej. Co my możemy tutaj? Strange Agility, Inteligencja. Co mi daje na przykład Inteligencja? Affect the base damage to ore veins and trees when gathering resources. Aha, czyli po prostu będę dostawał więcej, tak jakby, nie wiem, więcej drzewa i więcej kamienia, bo... Tak, wygląda na to, że tak po prostu działa tutaj inteligencja. Agility pewnie critical, damage and base armor, luck, czyli pewnie to będzie szansa na krytyczne obrażenia. Dobra, wszystkiego rozdałem po 2 punkty. Niech na razie to będzie w ten sposób wszystko zrobione. I ja chcę zobaczyć na przykład tyranozaura, bo na pewno jest tyranozaur. Musi być tutaj. No i na razie widziałem w sumie 3 dinozaury. Ta wyspa też całkiem spoko się prezentuje. O, siema, a mogę ciebie na przykład zaatakować? Parazaurze? O kurde, on też mnie atakuje, dobra. Dobra, turlać się nie mogę, ani nic takiego. Kamerę też nie widzę, żebym mógł zmienić. A czy mogę bagować sobie dinozaury? Aha. Nie wiem, czy on nagle odpuścił, czy o co chodzi? Halo? O, coś z tyłu chyba jest za mną. Dobra, podejdźmy sobie. Tak, on nagle postanowił, że będzie podziwiał tutaj ten piękny teren, także możemy razem sobie popatrzeć. I teraz ciebie zabiję. A, tylko że nie mamy pokazanego HP. No widzę, że się troszkę zbagował chyba ten parazaur, ale dobra, lepiej dla mnie, no bo przynajmniej będę mógł, wiecie, jakieś tam skórę pozyskać i jakieś mięso. I zobaczmy, 3 skóry i 2 mięsa. No to sobie to weźmiemy, cyk. I zobaczymy, co tutaj jeszcze możemy ciekawego zrobić. Mamy młotek. Pewnie młotek służy nam właśnie do naprawiania i stawiania różnych budynków. Możemy sobie zrobić pochodnie. Spoko. Dobra, weźmiemy sobie ten młotek. I trzeba znaleźć miejsce w takim razie na... O, engramy są! Czyli... Nie, No jeżeli Summon gramy, kurde, to już się nie będę powstrzymywał. Byłem przekonany, że jakoś inaczej to zostanie rozwiązane. Tu nie ma. Dobra, required 3 skill points. Ja mam na razie drugi poziom i mam 0 punktów. Aha, bo wszystkie punkty, z tego co rozumiem, ja rozdałem tutaj i mogę sobie wybierać w takim razie, czy mam je rozdać pod statystyki postaci, czy rozwijać jakieś tam craftingi. No trochę dziwne rozwiązanie, ale bardzo możliwe, że wiecie, ja kompletnie nie rozumiem, jak tutaj to działa. Zejdźmy sobie, wybudujmy się blisko wody, tylko pytanie, czy to jest słodka woda. Raczej nie wydaje mi się, żeby to była słodka, a mapy tutaj engramy, mamy 13:12, dzień pierwszy. Jeżeli chcielibyście z tego więcej odcinków, to szczerze, ja mogę sobie pograć tak na luzie, bo tak jak ostatnio mówiłem, jesteśmy aktualnie na takim etapie, że czekamy po prostu na premierę tej gry i będę wrzucał różne gierki tam, nie wiem, po 1-2 odcinki i sobie różne rzeczy testował. Na przykład mam też nagrany odcinek z Cat Goes Fishing 2, takiego nieoficjalnego, ale też wyszła ostatnio bardzo podobna gra do kota. Nie wiem, czy chcielibyście po prostu to zobaczyć, czy też nie. Może to wrzucę. Dobra. Czy mogę się w ogóle napić tej wody? Raczej nie powinno tak to działać. O kurde, mam mało HP. Po prawej stronie to widzę. I czy jagódki są? Oczywiście, że są jagódki. Nawet nie trzeba tego sprawdzać. Dobra. Tylko, że... O, po jednej jagodzie sobie będę jadł. A, czyli nie można spamować jagodami. Dobra, a czy mogę się napić? Nie widzę w sumie nawet, żebym mógł pić wodę. Także niech będzie. Idziemy gdzieś w tamtą stronę i poszukajmy po prostu jakiegoś miejsca na bazę. O, jeszcze gdzieś mi się rzuciła informacja, że tutaj też będziemy mogli oswajać dinozaury i na nich jeździć, tylko że jeszcze nie ma siodeł wprowadzonych, więc nie mam pojęcia, czy po prostu będziemy jeździli bez siodeł, czy jest zaplanowane jeżdżenie na dinozaurach, a później po prostu zostanie dodane to już do gry. I tutaj znalazłem w ogóle jakąś taką sól, która naprawdę ładnie wygląda. Zrobiłem sobie kill off, także już z takimi surowcami jestem w miarę gotowy i zemsę sprawę, że te rzeczy tutaj ważą, więc mam nadzieję, że nie zostanę za chwilę jakoś tam przeciążony. Weźmy sobie, stwórzmy może jakiś taki secik szybki. A, tylko że tutaj potrzebuję klaufa. A żeby mieć klaufa, no to musimy sobie to wszystko stworzyć, cyk. Także powoli stworzę sobie tutaj całą zbroję i lecimy gdzieś w tamtą stronę. I właśnie znalazłem tyranozaura, który naprawdę wydaje się mega duży i przy okazji sobie jem jagódki. Wydaje mi się, że będę mógł to wykorzystać. Tam w ogóle coś jest, jakiś chyba raptor. Czyli na razie no mamy ile? 4 dinozaury, które udało się znaleźć. Mam nadzieję, że ich będzie więcej, że nie okaże się, że na razie w tej wersji są tylko 4 gatunki dodane. Jasne, to jest cały czas early access, ale no fajnie by było, jakby rzeczywiście było ich troszkę więcej. Ale kurde, szczerze, na razie bawię się dobrze i pod względem graficznym nawet mi się ta gra podoba. Spodziewałem się, mówię, czegoś o wiele gorszego, a tutaj jest całkiem git. Dobra, weźmy sobie, zrobimy jedne spodnie, to... rękawiczki i skóry nie mam, właśnie. Skórę pewnie dostaniemy za chwilę z tego triceratopsa, który tam pewnie jest gdzieś martwy. Także wystarczy tylko podejść i uniknąć ataku tego tyranozaura. Zobaczymy, czy się uda. Cyk. O, dobra, jest tam raptor, widzę go. Czy mogę odblokować na przykład łuki, strzały? Level 12, 20, 28 to jest maksymalny poziom, a przynajmniej na razie są engramy do tego poziomu i dopiero łuk, z tego co widzę, jest na poziomie 10, więc jeszcze trochę. Oho. Wooden Spear. O jest, widzicie? Ty! Odchodzi? Nie, no chyba tutaj nie wejdziesz, nie, gościu? Nie ma szans. Odejdź! Odejdź! No AI to mi bardzo przypomina Arka. Dosłownie, staniesz sobie na skalę i jesteś po prostu w miarę bezpieczny. Dobra, zróbmy sobie tą włócznię. Ile surowców w ogóle jest potrzebne na tą włócznię i załóżmy sobie może tego seta, cyk. Tylko... Gdzie to się zakłada? Dobra, prawym wystarczy kliknąć i tutaj na dole jest miejsce. Także jestem już uzbrojony, jestem gotowy. W ogóle są też warunki jakieś pogodowe. Deszcz, nie spodziewałem się, że takie rzeczy będą. Cyk! O! I nawet nie muszę podchodzić, żeby załatwić... Aha, dobra, ja biję w skałę. Okej, już rozumiem. Trzeba zejść w takim razie. Velociraptor! I... Ty, no coś... O, widzę tyranozaura. O nie. Dobra, ja go biję czy nie biję? Halo, pomóż mi! Dobra, idzie. Nie atakuj, O! Okej. Zostałem zabity. Dobra, zrespimy się w innym miejscu. Podobają mi się też loading screeny. Trochę wygląda, jakby to było wygenerowane przez AI, ale wierzę, że tak nie jest. Jakiś bug na są? Okej, ale tak patrzę, wiecie, szukam po prostu innych gatunków dinozaurów, ale no, na razie widzę te parazaury. I tak naprawdę to tyle. No i znalazłem piąte stworzenie, jest noc, ale powinniście widzieć. To jest chyba albo dejnosuch, albo jakiś sarko. Siema. Czyli chcesz mnie zjeść może? Zapraszam serdecznie. O, to jest sarko to jest. I no jak widzicie ma mały problem, żeby mnie tutaj zjeść. Ja mu skaczę po głowie, na dobrą sprawę ja nic kompletnie nie robię, ale jak widzicie unikam tutaj jego ataków. Dobra, idziemy. Fajnie się zaprzyjaźniliśmy. Czy ty jesteś szybszy ode mnie? Nie, nie jesteś szybszy ode mnie, więc mogę ci bez problemu tutaj uciec. Przydałoby się też zrobić jakąś pochodnię, bo zaczyna się robić za ciemno, ale jednak są jakieś jeszcze inne stworzenia. Już wiecie, się bałem, że to będzie największy minus na razie, że będą 4 dinozaury na krzyż i tak naprawdę baw się z tym, co masz. No i w nocy nawet z pochodnią jest tak ciemno, że boję się po prostu, że coś mnie lada moment tutaj zwanshotuje. Nie wiem, czy będzie za chwilę jakoś dzień. Trzeba będzie poczekać. Czy coś mnie goni? Nie, chyba tam tutaj nic nie ma. Więc chciałbym też, żebyście się wypowiedzieli, co myślicie o tej grze. Tylko mówię, pamiętajcie, że tutaj jest mniejszy budżet, mniejszy poziom dopracowania i tak dalej, i tak dalej. To jest dopiero pierwsza wersja tej gry, Early Access, więc bardziej oceniajcie potencjał tej gry. A wydaje mi się, że potencjał jest, tylko wiadomo, trzeba po prostu czasu, żeby to dopracować. Także linka na pewno podrzucę wam do tego tytułu, żebyście sobie może obczaili na własną rękę, jeżeli chcielibyście. Okej, tu jakieś fajne jeziorko. Ja jestem skłonny zrobić z tego jeszcze, nie wiem, 1-2 odcinki, żeby po prostu wymaksować tutaj wszystko, żeby zobaczyć, co gra ma dokładnie do zaoferowania. A na razie niestety wywaliłem się i umarłem ze skały. Także pierwsze wrażenia z Antem? Nie, jak ta gra się nazywa? Przepraszam. Nie potrafię. Athos. Właśnie, Athos się nazywa gierka. Także dzięki za oglądanie i mam nadzieję, że widzimy się w kolejnym odcinku już niedługo.